Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Witam serdecznie. Zut. Powrót. To lubię. O, tutaj właśnie skończyliśmy. Wsiadamy do kolejeczki. Zapraszam serdecznie, Atreus. Zapraszam. Tak sobie się siedzimy. Tak sobie jedziemy, nie? A jeszcze jedna rzecz. Miałem dać głośniej. O. Teraz będzie git. No i tak sobie właśnie jedziemy. Nic nie gadamy. O. Imię, którego nie chciałem usłyszeć. Nikt cię nie prosił, żeby się wypowiadał. Durlin. Nie musiał go wypowiadać. Miał je wypisane na twarzy. Czy raczej wypalone na głowie. Wypalił Durlinowi ranę na głowie? Nieudane rebelie często owocują trwałymi konsekwencjami. To kapitan Odyna. Ano, w dodatku dzierży Gjallarhorn. Jest bardzo oddany sprawie. Bezkrytyczna wiara to bardzo niebezpieczna rzecz. Chyba jesteśmy. Jeszcze musiałem czata sobie dać. Dobra, teraz wszystko już widzę. Możemy jechać. Idę. Widzę następną kolejkę. Dobrze, poczekaj chwilę, synu. Poczekaj chwileczkę. Złomię sekundkę. Ja sobie tylko popatrzę, czy coś ciekawego tutaj jest. O Jezu, jaki... Uwolnienie Tyra może nas ocalić. Odyn chyba bardzo nie chce, żebyśmy go znaleźli. Jaki widoczek. Kiedy Tyr będzie wolny i powróci jako bóg wojny, Odyn nie będzie miał na nas czasu. O, kiedy kompas staje się złoty, powiedz, że jest dostępny jakiś tam coś tam. Aż? Dobra, kruki zabite. Tutaj jest rozbite. A tutaj coś jest? Tutaj nie mogę przejść. Tu jest coś. Wózek leży, więc nie mogę nic zrobić. Ja się zastanawiam, co to w ogóle to jest. To jakiś robaczek? Już kolejny raz to widzę. Czekaj, synu, ja jedę górą. Poczekaj. O! Bomba? Nieaktywna, ale tak. Pewnie należała do krasnoluda Bariego, budowniczego wielkiej sali Lyr. O proszę, jakieś rzeczy się dowiadujemy. Pewnie artefakt, którego możemy sprzedać u Sindriego albo u Broka. Dobra, tu jest full. O, runy. Moje ulubione. Szukanie run. O, jedna jest tu. O, nie trafiłem. Oj, nie trafiłem. A, bo to specjalny sprzęt potrzeba. A możesz to strzelić? Nie możesz, dobra. Jasne, czyli będziemy się tutaj wrócić. Klasyczny powrót. Coś tu leży. Trebro się leży. Dobra, wracamy, no nic nie zrobimy. Możliwe, że zaraz dostaniemy tą nową broń. Będziemy mogli ją użyć. Wtedy sobie tutaj przyjdziemy. Jak będziemy wracać, tam też jest jeden. O! Co to leży? Jaka muza się zaczęła! To chyba Dreki! Co tu się stało? Bądź ostrożny. Chyba nie żyje. Tak, na pewno nie żyje. Hej, ciekawe czy... O, idzie następny! Bum! Uważam! Aj, ten ogon! Dobra, tym ogonem zaraz przeskrobię sobie. O nie! Potrzebuję życia. Kolego, mogę jakieś życie? Dzięki. Nie, odejdź! Życie.
Oj. Dobra, kolego. No to inaczej się pobawimy. O nie. Nie! Leżdy, leżdy! Mam go! Duszonko! Rozrywamy cię teraz, kolega! Strzał! 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 To jakiś aligator, człowieku! Ledwo co przeżyłem! Może ich być więcej. O Jezu! No i G. O, udało się. Ten dreki zabił tamtego pierwszego? Poczekaj, Atreus, poczekaj! Się lekko tutaj zmęczyłem, muszę sobie chyba jakąś brońkę ulepszyć. Tego wszystkiego. Czekaj. Płomienie udręki. Szybki, wyprowadzany od dołu cios, wytwarzający ognisty gejzer, który wyrzuca w powietrze pobliskich wrogów. Ej, fajne. Fajne, fajne. I co, to jakoś ten mam? To oba zginęły przez swoją własną łatwę. Jako... A tak, jako R1, okej. Okay. Fajnie. Bo ja dużo korzystam z tych noży, także jest nawet lepiej. O, i dostaliśmy płomień chaosu, wykorzystywany do ulepszenia ostrzy. Pięknie. Sobie to użyjemy. Dobra, poczekajcie. Szybka tutaj analiza, czy coś jest w otoczeniu. Mam jakaś głowa giganta. Nic nie ma. Idziemy. Dawaj, Atreus, idziemy. Tam w dole. Widzę kopalnię. Tam w dole, ja pie... Po lewej widać tory. Może będzie jeszcze jedna kolejka. Ojcze. A widzimy, a widzimy, no. Tylko Tyr ma odegrać rolę w wojnie Odyna. Co jeśli my też? Wojna to nie jedyne wyjście. Jesteśmy bogami. Lepszymi bogami. Chcemy powstrzymać Ragnarok. Pomóc ludziom. A co jeśli można osiągnąć to tylko wojną? Atreusie. Oho. Ja chcę wojnę. Atreus chce wojny. Jak Loki. Ej, czekaj. Schodzić czy wchodzić? Dobra, zobaczymy, co jest na początku na dole, a później zobaczymy, co jest na górze. Tylko, że widzę, że to jest dużo przejść ogólnie. Właśnie nie wiem, czy to jest miejsce, do którego właśnie muszę iść. Dobra, no czekajcie, może jednak, żeby iść do góry sprawdzić, co jest, okej? No, pójdziemy sobie na górę, później sobie pójdziemy na dół. I tyle. Tutaj przyszliśmy. Może tutaj przyszliśmy? Co to jest za miejsce? Czemu tu jest tyle tego wszystkiego? Ale jazda. To jest jakaś runa do odczytania i przejścia, ale zamknięte. Tędy do kuźni. Prosto i konkretnie. Aha, czy to do kuźni jakieś. Kuźnia Hefajstosa. Ale nie, to chyba nie to. To jak przejdziemy, to co to jest? Jakieś krasnoludzkie jeszcze skrzynki tutaj zostały. O, moja skrzynia. No, tutaj byliśmy. Tego nie zebraliśmy. Tu pewnie wrócimy jeszcze. O, to sobie jeszcze zbierzemy. Tutaj do góry jak przejdziemy, to co? A myślałem, że dziwnym trafem będziemy akurat za bramą i wtedy będzie taka faza, że sobie wyjdziemy bez... szybciej trochę. Bez jakiegoś klucza czy coś. Dobra, dawaj Atreus, idziemy na dół. Tam skrzynię widzę. Musimy do niej dojść.
czyli tutaj jesteśmy. O, tutaj. Tutaj do góry możemy, a tutaj możemy na dół. Na dół? Możemy? O, możemy! Wow! No ale to zarąbiście wygląda. Dobra. Ale powiem wam, że brakuje mi z tych poprzednich gotoworów tego, że jak się otwiera tą skrzynkę czerwoną, to jednak, że wylatują takie jakby... Ja zawsze to nazywałem, że to jest krew, ale to są takie... Nie wiem, kolorki jakie czerwone wylatywały i wylatywały w Kratosa. I to właśnie było to PD całe. Uwaga, na tobą! A, bo tu jest ten. Gniazdeczko znaleźliśmy. No. Jeszcze furię sobie wzięliśmy. A tutaj jakiś cyklop. Nie, jakiś nie cyklop. Jakiś double cyklop. O, tutaj przeszliśmy dookoła, fajnie. Dawaj, idziemy dalej. Trzeba tylko to odłączyć. Cyk. Odłączone. Pyk. Pchnięte. O, i teraz będzie przejście. Kolejka do góry przeniesiona. Jej, mały ten wagonik. Dobra, przesuń trochę w lewo. L. Nie, moje lewo. Przecież twoje lewo to jest moje lewo. Już prawie. Trochę bardziej w lewo. O wiele za daleko. Mimirze, powiedz mu w lewo. Ale co ty no... Czekaj, co ty gadasz? Może to wystarczy. Już prawie. Trochę bardziej w lewo. No, pokazujesz palcem. No, idziemy. No, gotowe. Jest, moje lewo, twoje lewo. Coś tutaj świeci. O, a to jest właśnie to, dobra. Czekam na ciebie. Dobrze, już idę. Specjalnego sprzętu. Nie mogę tego tym rozbić. Musimy znaleźć tyra. Później do tego wrócimy. Dobra, spoko, idziemy. Mały kraken dał ci kamień. Kraken? A, Dieser. Tak, jest cały w glonach. Myślałem, że po powrocie pokażę go Brokowi i Sindriemu. Proszę. Dobrze. Przyszliśmy odnaleźć Tyra, bo nie ufamy Odynowi, tak? Jak się nad tym zastanowić, to wojna... O! O nie, Zmory! Ej, lecimy! Prawej! Powiedz kiedy! Rusie! Rozejrzyj się za hamulcem! To pewnie jakaś dźwignia! Mam go! Hamulec się zaciął! Próbuj dalej, braciszku! Ojcze! Zatrzymaj wagon! No. Nie. Myślałem, że jego głową. Myślałem, że przeklina. Myślałem, że głową tego śmierdziela małego weźmiemy i zablokujemy. Aha. Troll. Aha. Odrąbał mu głowę. O, no spoko. No to ostry jest ten topór, faktycznie. Nie wierzę, że to jakieś żarty? No dobrze, Ola, że nie mieliśmy takich turbulencji, jak jechaliśmy na wakacje, to prawda. Alfa! Z lewej, trucizna! No nie, to nie jest tylko z lewej. Ha!
To jest tak zwana szarża. Rzeczy samej, braciszku. Ale to ładnie wygląda, to jest jakaś kopalnia. Kopalnia krasnoludów, nieźle. Żebra plus 25. Srebro plus 45. O, tutaj mamy to. Do rozwałki. A, tutaj przejść nie możemy. Możliwe, że tu będziemy wracać. Dlatego nie możemy tutaj przyjść. Wiecie, bo to jest tyle tutaj do przejścia, że ja nie wiem, od czego to je zacząć. Tutaj widzę, że furię mogę zebrać. Ale czy furię potrzebujemy, to już nie wiem. Wezmę. Idę. Chodź tu do mnie. Gdzie ty jesteś? Chodź tu. Chodź tu. Jalpa! Furiamy na maksa, teraz sobie weźmiemy tylko jeszcze strzępy bestii. One się na pewno przydadzą. Trzymaj się, Xandes, do zobaczenia do następnego razu. Co jeszcze coś? Aha, to zdrowie daje taki dziwny efekt dźwiękowy. Nie potrzebujemy chyba póki co. Będziemy bardziej potrzebowali, to może wrócę. Tam widzę, że sobie kruk leci. Chodź tu do mnie, chodź. Na. Ale ja to lubię, ale ja to lubię. Ale mi będzie tego brakować, jak to skończę. To miejsce. Tylko jest trochę irytujące to, że jak biegnę i chcę sobie rozwalić coś, to on tak rzuca się i bije. Dobra, zbierzemy sobie jeszcze srebro, które tutaj wylatuje z tego. Tam jeszcze widziałem kruka, ale to na spokojnie. Tu już byliśmy. Tutaj wzięliśmy tą całą furię, którą mieliśmy wziąć. Ale tam jeszcze jest jedna sprawa. O, czekajcie, bo co to było? Tu się kiedyś pojawiło, nie wiem. Nie wiem, co to było, dlaczego się to pojawiło. Rozwal jeszcze tutaj. O! Chodź, pomogę ci. Oj, stracił dla mnie głowę, no niestety. I co, czekajcie, czy ja mam tutaj iść na dół? A ty, czekajcie, może to jest tam skrzynka jakaś na dole. Dobra, skrzyneczka tam jest i pewnie będzie walka. Dobra, idziemy. Siema, Sukuna, witam. Osełka nocnej rozpruwaczki. O! W czasie okupacji najlepsze są te najbardziej oczywiste metody. Staro, bezużyteczne. Dość już o tobie. Ja mówię o osełce. Ale mu pojechał Mimir. Czekaj, muszę cię upolować jakoś, a ty... Dobra, mam cię. O, już z górki jeszcze tylko 40. 40 kruków. I koniec. No i dobrze, że cię wysłała, dobrze. Dobra, idziemy walczyć. Już lecisz, chłopie, ty nawet na mnie czekasz. Uwaga!
No, gdzie on jest? A co te malutkie? Te początki studiów takie są, że są nudy. Normalne, normalne. Jak mam się tu... Aha, dobra, ja się zastanawiam, jak mam się tutaj dostać. A przecież tu jest do rozdupcenia. Mamy to. Brać po prostu zdrowie, czy tego nie brać? Dobra, biorę. Najwyżej jak coś, to będziemy się doładowywać furią. Bo mi brakowało takich skrawek. Chłopcze, dosadnie się wyrażałeś tam w wagonie. Nie chodzi o słowo. Straciłeś panowanie. Spadaliśmy! Z wysokości! Myślałem, że zginiemy! Naprawdę chcesz, by tak brzmiały twoje ostatnie słowa? Nie. W najcięższych chwilach panika nic nie da. Okiełznaj ją. Niech ci służy. Odwaga, synu, odwaga! Ale też skąd mogłeś wiedzieć, że będzie lepsze? Seminarium. Dobra, idziemy tutaj. Zdrowie już mamy zebrane. O, słyszę. Te kluski małe chyba. A nie, nie ma ich. Jarba! Spójrz na ziemię. Tory muszą prowadzić do kopalni. Ten ładunek blokuje drogę. Dobra, teraz tutaj. Kurde, tak patrzę, czy czegoś nie ominąłem, bo to jest tyle rzeczy, że mi się oczy mi się lansują. Mogę tutaj się przyciągnąć? Żuraw trzymający ładunek jest zasilany wodą. O, dzięki. Ha. Wygląda na to, że woda przestała płynąć tą rynną. No. Gotowe. Chodźmy dalej. To lekko jej pomogłem, żeby nie płynęła, no to prawda. Na lewo od skrzyni jest palenisko. Może je rozpalić. L2, R2? A, L2, R2. Czyli jedno jest troszeczkę za słabe, żeby się rozpaliło. Dobra, idziemy po skrzynkę. A tu jest kolejna do zaświecenia. O, czytamy. Mam nadzieję, że koło. U templariuszy to jak u asasina. Assassin's Creed też się kojarzy. Który został przeniesiony na 14 lutego. No tam mi. Tak pałano. Dobra. Tu zablokowane coś. Jakby lina. Zostanę się tam, jeśli mi pomożesz. O, poczekaj, poczekaj, synku, poczekaj. Daj mi tutaj chwilę się napatrzeć. Ja już mam te swoje lata. Bijaj. Dobra, pójdę dalej i się rozejrzę. Jasne, trzymaj się. Mam nadzieję, że nie wrócisz za szybko. Trochę odsapnę od ciebie. Ojcze, no. Tu jest brama prowadząca do wejścia do kopalni. Jeśli tu wejdziesz, pomożesz mi ją unieść. Jeśli. I co? Jak tu wejdziesz? No dawaj, przeskoczy. Kolana ci nie wysiądą. Atreusie. A, okej, okay. Czekaj. Daj jeszcze raz. No, mamy to. Mam nadzieję, że przeskoczysz. Ale ty dowciapny jesteś. Jedna z tych drewnianych rynien. Jak krasnoludy to wszystko wymyśliły? Ano, jak to mówią, wygoda matką wynalazku. Czekaj, bo ja nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem. Woda może odwalić robotę za ciebie.
bo ja... Czekaj, poczekaj, poczekaj chwileczkę. Weźmy tu jeszcze zagrzy... O, nic nie zrobisz, tak? Nie wrócę teraz tam. Dobrze, suko, no dobrze. Dobra, teraz tym. Gręcim. O! No i co, i nie wrócę już do tej skrzynki tam? Ja bo ja chcę wrócić tam. Co? A możliwe, że jeszcze wrócę, bo tam widziałem, że była taka lina zablokowana. Oby ty tu był. No nic. Szukamy informacji. Wiem. Znów zakładasz, że próbuję wszcząć wojnę. Ale wcale ty mu nie zaprzeczasz. Bracia, moglibyście dać już temu spokój. Wiesz, co teraz? Spadłem se tutaj, chyba że... A tutaj! O, proszę. Cyk. Teraz wracasz. Jedziemy na górę. Niech tutaj skok. Nas podnosi po swojej stronie. Cięższe niż myślałem. Nawet mu nic nie pomaga, ten Atreus. Chodźmy dalej. Ciekawe, czy ja mogę przez wodę normalnie przeskoczyć. Dobra, tu będzie zejście, tu będzie pewnie powrót. No to dobrze. Dobrze się składa, dobrze. Oczekaj. O, tu on tutaj wskoczył, okej. Okay. Znaczy, można wrócić. Dobrze. Ty, później wrócimy. Na spokojnie, póki co kute żelazo. Tu nic nie ma. Nic nie ma. Kruka nie słyszę. Jakiegoś tam słyszę. A to tego. To są oczy od dna? O, chyba nie. Ups. Dobra, nie muszę tego. W sumie nie jest gejzer. O, i tu będzie walka. Na 100% będzie walka. Tylko czekam, aż będzie walka. A nie, Sindri tu jest, witam! A dobra, będzie walka jednak. Widzę już. Mam dla was coś jeszcze. Sindri! Co takiego? Ponieważ chwilowo nie macie źródła światła, z naszej winy, i możecie nie dostrzec potworów w ciemności, przyjmijcie to. Dobra, wracajcie na szlak. Do zobaczenia. O, dzięki, latareczka. Sindri. Czekaj, jakich znowu potworów w ciemności? Aha, jego już nie ma. Wiecie co, kusi mnie, żeby tam wrócić jeszcze. Tylko, że chyba już nie wrócę. Chyba jednak już nie wrócę. Dopiero później. No nic. Trochę nam się przedłuży, tak? O! Rozbito. No, i co? O ty. Za tobą, uwaga! Siema, Stark, witam. No, słuchaj, to są stwory po prostu. Są stwory do unieszkodliwienia. Strzelasz jeszcze? A, strzelasz. Na! Żegnam. No, tutaj, trochę niżej przyceluj. Było blisko. Spokojnie, ty się nie bój. Chłopcze, ty się nie bój.
Na obiad dzisiaj była pizza. A co tam u ciebie? Dobra, sreberko, skrzyneczka. Tu jeszcze możemy sobie pyknąć. A tu możemy sobie pyknąć, ale nie możemy sobie wrócić chyba. Kurde, daj się wrócić. Daj się wrócić, jak tylko na kęsika jednego. Tylko na jeden raz, proszę cię. Proszę cię, tylko na chwileczkę wrócić, a teraz... O kurczę, nie chciałem tutaj przyjść. O, to nieźle. Ale coś tutaj... Coś słyszę tutaj, coś słyszę. Ja byłem pizzermanem dzisiaj. Czemu to jakieś takie te dźwięki dziwne? Oho. Gdzie ma kolo? Dobra, a czy jest tutaj coś jeszcze, co mógłbym zebrać, czy nie za bardzo? Ja widzę, że jest powrót z jaskini. Do góry wskoczyć nie mogę na pewno. No nie. Dobra, bez przedłużania, jedziemy dalej. Do smacznego kolo. O, znowu jest to samo i tego znowu nie będziemy mogli zrobić. To ta kopalnia. Ciekawe. Ale w tym momencie no. Nic z tym nie zrobimy. No nic nie zrobimy z tym póki co. Nie mamy sprzętu. Ale ładnie to i tak wygląda, to fajnie. Wygląda na to, że oficjalne wejście jest zablokowane. Ale musi być inna droga. No musi, na pewno będzie. Czekaj, poczekaj, daj mi się tylko zastanowić. Może w jaskini jest przejście? Chodź. Przejście to nieślepy zaułek. Sprawdźmy, co jest dalej. Znowu te swoje? Zaś te paróweczki pełzające. Jak go uderzył? Skąd one wyłażą? On się zeskał chyba, no z czego innego? O! Zdecydowanie pachnie tu jak w pobliżu kopalni. Niezły challenge, bracie. Do tego chyba słyszę wodę. Zwolnij, Atreusie. Uważaj. Bądź gotów. Dobra, mam nadzieję, że nic tylko nie ominąłem, tak jak tej skrzynki z dronami. Oho! No, chyba no. Nie wiem, skąd wychodziły te pełzacze. Mamy koleżkę. Trzymaj się blisko! Poczekaj, kolego, już idę do ciebie. Wiesz, że się nie możesz mnie doczekać. Uśmiech! No. Polewaj, bracie! Czekaj, czekaj! O, tutaj! Dobra, teraz te małe, tylko glutki. Paskudny stwór. I leżą wszyscy. Pięknie. Tu jest se furię bierzemy. Tak, ciężko wytrzymać. To my zakłóciliśmy ich spokój. Chodźmy dalej. Też prawda. Dobra, furię mamy na fulla. Nie, nie grałem w Star Warsy. Ja nie jestem fanem Star Warsów, także nawet nie tykałem gierki. Dobra, to jest drówko. Chyba będzie srebro chyba. Srebro, 34 srebra. Aha. Coś my tutaj mamy, a to portal.
Dobra, czyli to będzie na powrocie. Dobra. I znowu mam takie coś. A raczej nie dostaniemy się tam inną. O! Właśnie czasami zapominam patrzeć do góry, ja wiem, że są jakieś tej czasami łakoci i witaminy na górze. Czekaj, jest tutaj coś jeszcze? Nie ma. To idziemy, dawaj Atreusie. Dawaj na łódeczkę. Bierzemy mi siapteczkę. Przepraszam. Wiem, że nie chcesz tego słuchać, ale te myśli nie dają mi spokoju. Całymi dniami walczymy. Nie rozumiem, dlaczego nie możemy robić tego u boku Tyra. Nie znamy go. Widzieliśmy ołtarze. Jest urodzonym przywódcą. Jako jedyny postawił się Odynowi. Skoro raz się odważył, to zrobi to znowu. Obrazki z przeszłości nie przekazują pełnej historii. Fajne skarpety. Tam są drzwi. Kiedy wysiądziemy, jednorożce? Musimy tam zajrzeć. Czuję, że Tyr jest blisko. Ciekawe, tak jestem ciekawy tego Tyra. O, tutaj jest coś tam, co potrzebujemy nowego sprzętu do tego. Czuję, że z jakiegoś powodu jesteś. Tutaj Batman. Odkąd jesteśmy w Svartalfheimie, krytykujesz każdy mój ruch. Jeśli uważasz, że nie umiem prowadzić, to to powiedz. To nie twoje kompetencje kwestionuję. Dobrze, to co w takim razie? Przemyśl swoje zamiary. Wow! Ogryzek! To miejsce jest ogromne. Budowa musiała trwać wieki. Ej, niezłe to jest. Kolejne drzwi! Podziemne miasto. Instrukcje Durlina nie były jednoznaczne. Nie, musimy szukać. Wspominałeś wcześniej o moich zamiarach. Mam zamiar pomóc Bogu Wojny powstrzymać Odyna. A żeby to zrobić, muszę go najpierw uwolnić. O, kogo słyszę? A, Sindri! Tylko ostrożnie przy wysiadaniu. A widzę, że Brock się nigdzie nie pojawia, tylko cały czas Sindri. Widziałeś jakieś ślady Tyra? Myślisz, że zapuszczałem się w ten labirynt sztyru? Nie. Z pewnością sami go znajdziecie. Czy ja wiem? Ta woda wygląda na czystą. Słowo klucz. Wygląda. Aha. Ale dla niego nic nie jest czyste, więc ja się nie dziwię, że on tak akurat mówi. Chyba mógłbym naostrzyć te twoje... No właśnie wiem, dlatego ci go zaraz daję. Poczekaj. Sindri, proszę bardzo. Dzięki wielkie. Ogień dezynfekuje, więc te ostrza są bardzo higieniczne. Co tutaj mamy? Aha, żeby stworzyć. Leśniąca rękojeść strażnika. Nadlatujące pociski będą odpierane. Ej, fajne. A tutaj co mamy? Mała zależna szansa na trafienie ostrzami zapewniała wzrost siły i wartości run. A to jest ciekawe bardzo. Akurat za 600 srebra. Dobra, zrobimy to. Pewnie i tak nie będę z tego korzystał, ale ma jedną umiejętność więcej. Więc po prostu to wezmę. Ja mogę sobie to ulepszyć ze surowej skóry. Z surowej skóry. Dobra, czekajcie, jeszcze tutaj. A to co daje? Duża, zależna od szczęścia na zyskanie daru, po którym... Okej. Precyzyjny rzut powodował dodatkowe zwiększenie efektu ogłuszenia. To jest pozycja druga, ale wydaje mi się, że tutaj jest trochę lepiej z wściekłą masakrą. Chyba jakbym ją ulepszać, to bym to sobie ulepszył. No ale i tak patrząc na to, to ja rzadziej używam topora i częściej używam ostrzy. I tutaj jest większe odnowienie, a tutaj jest większa ilość szczęścia. Fajny ma ten ogólnie... I często ja to dostaję, tak szczerze. Zauważyłem, że ja często dostaję. Więc nie wiem, czy ja przypadkiem... A dobra, może to jednak sobie wezmę. Często właśnie widzę, że dostaję. Dobra, pyk. Ulepszenie. I...
No, ostrza są najlepsze. No bo jednak kiedyś nie było lewiatana w gierce, a teraz jest lewiatan. No i wiecie jak to jest, tak? A? Żużel. To im zaszkodzi. Dobra, możemy sobie dać tak. Czy tutaj to będziemy ulepszać? Fajnie, bo obronę daje witalność i szczęście. Dobra, ulepszymy. Jak później coś będzie trzeba, to zbierzemy. Do lewiatana jeden krok, jeden jedyny krok, nic więcej. Pancerz na tułów chciałbym, ale mogę sobie ulepszyć, czy już wszystko zużyłem? A nie, to kute żelazo to jest, no dobrze. A nie, to mi się nie podoba. Tutaj obrona się zmniejsza. A właśnie zawsze byłem fanem tego paska, nigdy nie byłem fanem całej zbroi. Jakbym sobie to wziął teraz ulepszył? Jak ulał. Nawet mogę sobie jeszcze raz ulepszyć. No i teraz widać na co to idzie, no idzie cały czas na siłę. 68 siły, 62 obrony. To mogę ulepszyć jeszcze, zmniejszenie obrażeń. Od ataków od tyłu, to jest mocne akurat. A to co daje? Dobra, chyba sobie to ulepszymy. Noś to z dumą. To jest właśnie to krasnoludzkie całe. Co byśmy mogli stworzyć z tej rudy. No z jednej strony możemy to stworzyć. Taka muza. Dobra. To chyba najlepszy z moich dzieł. Zrobione. Zrobiliśmy. Dbaj o swój pancerz, a on zadba o ciebie.